Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Po długich namysłach zdecydowałem się na to, żeby zainwestować w jedną sztukę DJI O3 Air Unit, dlatego że to jest przyszłość i nowa era właściwie, jeżeli chodzi o FPV. Mam w tej chwili dwie pary gogli, bo mam duże gogle V1 i V2, nie mam tych małych na dzisiaj. Mam też Nazgula tutaj, który jest oparty na DJI Vista, czyli Cadex Vista, plus tej kamerze szarej, bardzo dobrej, którą lubię. I myślę, że fajnym pomysłem byłoby to, żeby zupgrade'ować ten zestaw, czyli faktycznie, żeby zamontować Air Unit tutaj. Zastanawiałem się, na jakim dronie to zrobić i zdecydowałem, że będzie to na Zgulu. I w tym materiale nie będzie review, nie będzie jednoznacznej recenzji tego Air Unit, ale pokażę, jak krok po kroku montuję całość od pudełka, podstawowe czynności typu aktywacja, jak to wszystko wygląda z mojej strony i pokażę wam dokładnie ten dzień. Zamontujemy go tutaj, zobaczymy, co jest potrzebne do montażu, z czym się zmagam i jaki jest efekt końcowy. To jest założenie tego filmu. Myślę, że on ułatwi życie wielu osobom, dlatego że już widziałem i słyszałem sporo opinii na ten temat, że nie jest łatwo zamontować, nie wszędzie się mieści, widać słupki, mamy wibracje, jeżeli chodzi o obraz. Postaram się to zrobić krok po kroku, metodycznie, nie spieszę się dzisiaj, mam na to cały dzień, więc spokojnie sobie to nagramy i myślę, że to będzie bardzo pomocny materiał. Zaczynajmy zatem. To, co tutaj jest charakterystyczne i ciekawe, przede wszystkim to, o czym powiedziałem wcześniej, to ta kamera jest troszeczkę bardziej cofnięta, jeżeli chodzi o klasyczną kamerę FPV, tą z DJI, tą szarą. Natomiast Air Unit ma kamerę wysuniętą i duży jest obiektyw, dlatego że tu mamy większy sensor. Dlatego musimy wydrukować na drukarce 3D albo zdobyć gdzieś takie wydruki, które umożliwią przedłużenie tego korpusu i zamontowanie kamery przed słupkami. To jest jeden model, który znalazłem, a drugi model jest tutaj. Ja ćwiczyłem na tej ramie i mam wrażenie, że ten będzie lepszy. W pierwszej kolejności spróbuję wykorzystać ten. No i słuchajcie, druga sprawa, która jest istotna. Klasyczna Vista ma otwory montażowe 20x20, natomiast tutaj mamy 25x25. Potrzebny będzie adapter. Ja wydrukowałem taki adapter jak ten, to jest trzeci mój wydruk. Natomiast jest jeszcze adapter, który się w tej chwili drukuje i spróbujemy jeszcze zrobić właśnie na tym drugim patencie. Zobaczymy, który będzie lepszy, dlatego że nie jestem pewien, czy ja mam takie wkręty 1,6 mm na 1,6 o różnej długości, na przykład 4 czy 6 mm, czy 8 czy 10, nie są łatwe do dostania, na pewno można je zamówić na Amazonie. Wydrukuję ostatni, a my w tym czasie będziemy mogli teraz aktywować już DJI Air Unit. Otworzymy go sobie i aktywujemy. Tu mamy informację o tym, żeby nie przegrzewać tego Air Unitu, ale też to, co jest świetne w nim, że w tej chwili nie musimy podłączać go, żeby aktywować do zasilania, bo można go aktywować poprzez USB-C tylko. Tu jeszcze mamy instrukcję obsługi. Tak to wygląda. To, co wyróżnia ten nowy Air Unit, to jest na pewno fakt, że mamy po pierwsze tutaj połączenie na wtyczkę, czyli nie musimy lutować, tak jak było wcześniej w DJI Vista. Druga sprawa, mamy tutaj podwójne wtyki gniazda UFL, które przechodzą w jedną antenę. Ta antena i ten kabel jest dość długi tutaj. Tak samo tu widać, że mamy dość dużo miejsca i zaraz zobaczę dokładnie, ile to jest. Tu mamy około 25 cm stąd tutaj. Tak. Mamy oczywiście złącze USB typu C. Jest też gniazdo microSD tutaj, karta pamięci w tym miejscu. Otwory montażowe na dole i na górze, w zależności od tego, jak chcemy zamontować. Ten kabel wygląda bardzo ładnie. On jest długości około 12 cm, 11-12 cm. Mamy tutaj też wbudowaną pamięć 20 GB. No i to, o czym mówiłem, ten obiektyw jest faktycznie szerszy niż normalna kamera. Tu widać to wyraźnie, jaka to jest duża różnica. Mamy też montaż na dwóch śrubach. Tutaj jest kamera Polar, tylko oparta na jednej. Jak popatrzymy sobie na gabaryty, widać, że Vista jest najmniejsza, Air Unit O3 w środku i stary Air Unit pierwszy jest największy, zdecydowanie.
Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, ile to cudo całe waży. 41 gramów. Znalazłem taki dłuższy kabel USB-C. Podłączymy to do kompa i teraz będę mógł zrobić aktywację. Widać tutaj, że jest podpięte DJI Assistant Consumer Drones. W tej chwili się pojawił. Aktywujemy Air Unit. Potwierdzam konto. Aktywacja zrobiona. Teraz zobaczymy sobie, jak wygląda aktualizacja. Dobra, update jest gotowy. Prosta sprawa. Trzeba pamiętać tylko, że to jest DJI Assistant 2 Consumer Drones Products. To jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o wersję. To, co sobie teraz zrobimy, to przygotuję już powoli Nazgula, zdemontuję Vistę i kamerę i będziemy myśleli teraz o tym, jak to zamontować całe. Biały był po prawej i żółty. Tu jeszcze Vistę trzeba oddzielić. Jest trochę zabawy takiej drobnej. Takich czynności jest sporo, jeżeli chodzi o te dodatki. Wyszło. I antena. Następny etap naszej zabawy to jest przełożenie wtyczki. Tutaj mamy 6 pinów, tutaj używałem przy Viście 5. Kolejność jest ta sama. Oczywiście inaczej skonfiguruję trochę, bo będę sterował przez Crossfire, nie będę sterował przez radio DJI FPV. To V2, tylko poprzez Tango 2. Także muszę przełożyć i zastosuję tą białą wtyczkę w to miejsce. To jest 6-pinowy, tutaj mam 5. Część kabli jest mi w ogóle niepotrzebnych, czyli potrzebuję tylko Power, GND, plus do tego TX i RX i to wszystko, żeby mieć telemetrię. I przekładamy to. Dobra, zrobiłem to już w tej chwili. To, co zrobiłem, to zostawiłem przewody od strony Air Unitu, czyli czerwony Power, czarny Ground, następnie mamy RX, tak? Tak, zrobiłem to dokładnie tak jak w Viście, czyli zamieniłem, tak żeby mieć dokładnie takie same kolory jak w Viście, bo tutaj wprowadzono szary i to jest mylące i biały, ale natomiast to, co mieliśmy w Viście pierwotnie, to jest najpierw RX żółty, a później TX biały. Ok, to co strzymałem w efekcie, to jest dokładnie taka wtyczka, o jaką mi chodziło, czyli z tej strony możemy podłączyć już flight controller, kontroler lotu Blitz i to wygląda bliźniaczo do tego, co mieliśmy wcześniej właśnie w DJI Vista przed demontażem. Mamy tylko 4 przewody, GND, Power, TX i RX i to wszystko. Ok, po dłuższych negocjacjach doszedłem do następujących wniosków. Mamy tutaj śruby bardzo nietypowe, a mianowicie 1,6 mm. Ja mam tutaj spory zestaw i duży wybór, a mimo to nie byłem w stanie dobrać odpowiednich. 1,6x6 to są te. I teraz, żeby cokolwiek przykręcić, potrzebujemy albo długości 1,6 a długości 10 mm lub też 1,6 długości 12 mm. To jest to, bo to można delikatnie zciąć albo jeszcze mocniej wkręcić. To jest elastyczne TPU. Mimo wszystko nie jestem w stanie tego zrobić inaczej w tej chwili. Zamówię na Allegro. Na wtorek będzie, czyli za 4 dni już dostawa, a póki co muszę to po prostu przykleić taśmą dwustronną i na zip tight. Nie lubię takiego niechlujstwa. Nie podobają mi się takie systemy montażu, ale żeby to wypróbować dzisiaj, nie zrobię tego inaczej. Dobrze, na tym etapie to co zrobimy, to zainstalujemy kamerę. Ja już w tym momencie oddzieliłem ją od Air Unitu. W tym gnieździe ochronnym zobaczymy, jak to się sprawuje, z której strony jest lepiej to zamontować. Czy góra do dołu, czy dół do góry, jak mówili w 40-latku. I zaraz będę miał odpowiedź, jak to wszystko ładnie działa. I będziemy mogli sobie już to ogarnąć. Tak by to wyglądało. No, nie mam pewności. Uważam, że ona jest tutaj trochę słabo chroniona, ta kamera, bo jest wysunięta mocno do przodu. Tak to wygląda w tej chwili.
Nie ma szału. Spróbuję zamontować jeszcze te osłony, zobaczymy, czy to pójdzie. I przełożymy kabel. Nie jestem do końca przekonany, jeżeli chodzi o to mocowanie. Ale tak jak mówię, i tak jest chyba najlepsze z tych, które znalazłem. Więc na razie je zostawię. Mam wrażenie, że kamera jest za bardzo odkryta, ale trzeba pamiętać, że tutaj rzadko są uderzenia akurat w to centralne miejsce, bo ląduje pewnie na śmigłach albo jakieś na elementach podwozia. No, zobaczymy, jak to skręcę, jak to będzie wyglądało. Na razie przeciągnę ten kabel pod spodem i zamontuję Air Unit i można już podpinać. A zbindujemy z goglami, będą jaja pewnie wtedy, ale to już jest kosmetyka. Jest tam miejsce w środku. Teraz ładnie pójdzie. Poszło. Wcale nie jest tak dużo tego kabla. Do long range już byłoby ciasno tutaj. Okej, spróbujemy sobie tutaj poradzić. Jest dosyć ciasno. Wykręcę te słupki. Trzeba zrobić więcej miejsca i teraz przepniemy ten kabel. Coaxial cable tak zwany. Tu. Ciasno jest, kurczę, ale damy radę. Trochę jestem zaskoczony jedną rzeczą, a mianowicie, że DJI w ogóle przy urządzeniu, które kosztuje tyle kasy, nie dorzuciło tych śrub montażowych. 1,6 mm, przecież to nie kosztuje majątku. A mogli to spokojnie zrobić. I mogliśmy mieć sytuację dużo łatwiejszą w porównaniu do tego, co jest. Tu jest taśma dwustronna, najpierw ją przykleję, za chwilę dokręcimy sobie tą obudowę. Nie jestem do końca zadowolony z tego, jak to wygląda, ale trudno. Ok, weszło elegancko, nic nie skrzywiłem. Wkręcę słupki i zobaczymy sobie, do czego można to złapać. Antenę zepnę tu. Dobra. Ok, no i cóż, to już mamy, jeżeli chodzi o Air Unit. Dobrze, stan, który osiągnąłem, jest w miarę ok, czyli starałem się dopasować antenę do tego miejsca, jak Nazgul ma dokładnie. Crossfire plus minus Immortal T jest zrobiona. Tutaj te kable jeszcze dają radę, jest miejsce na wszystko. Sama kamera jest dobrze umiejscowiona. Air Unit też trzyma się na tej taśmie i na trytytce. Więc nie ma tragedii. Ogólnie Nazgul wygląda fajnie. Ostatnia rzecz, którą zrobimy teraz, to jest binding, czyli zbindujemy, połączymy z goglami. I to będzie właściwie tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o zasilanie. Jeszcze sprawdzę dwa razy, ale wydaje mi się, że tak, bo tutaj nie da się źle połączyć. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o bindowanie, jest kolejny cyrk, a mianowicie musimy zrobić taką sytuację, żeby przełączyć gogle. Ja mam akurat gogle V2, żebyśmy te gogle mieli w trybie DJI Air Unit O3. Ja już latałem wcześniej na Avacie i mam oprogramowanie akurat 0.5. W zależności od tego, na czym lataliśmy wcześniej, czy tylko Air Unit, czy Avata też, takie mamy oprogramowanie w goglach tych V2. Ja akurat mam takie oprogramowanie, że udało mi się przełączyć bezpośrednio, bo miałem zaktualizowane, ale czasami bywa tak, że jednak trzeba przejść poprzez DJI Assistant FPV Series. To zależy od tego, czy lataliśmy na Avacie, czy nie. Dobrze to pokazał Bardwell, natomiast to, co zrobimy teraz, to spróbujemy zbindować całość. Poszło. Wszystko gra. Możemy go już całkowicie skręcić. Jest ok. No muszę przyznać, że wygląda przepięknie ten Nazgul i mam nadzieję, że będzie tak samo latał albo nawet lepiej. Trochę było przy tym zabawy. Co najmniej dwa razy więcej niż myślałem. To, co mi nie siadło głównie, to są aktualizacje gogli na pewno. Na pewno te wkręty, które mnie zaskoczyły. Że DJI w ogóle nie dorzuciło. No ale nic, takie rzeczy się odbywają. Natomiast samo to wygląda rewelacyjnie. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj udało mi się dzisiaj osiągnąć i mam nadzieję, że te loty będą nawet lepsze niż były do tej pory. Nazgul jest w fantastycznej formie i za chwilę jeszcze załapiemy się nawet w ciągu dnia na to, żeby go trochę oblecieć.
Nie włożyłem karty pamięci, ale nie muszę mieć, bo jest pamięć 20 giga wewnątrz. Czyli całkiem dobrze. Za chwilę sobie to podokręcamy wszystko i będzie już gotowy do tego, żeby latać. Jak widzicie, zostawiłem jeszcze mocowanie na GoPro. Waham się, jak to będzie wyglądało, ale może dzisiaj też jeden lot zrobię taki, żeby porównać z GoProsem. I to przy wyłączonej stabilizacji Gyroflow porównamy. Też trochę ustawień zrobię na miejscu już. No, ważne, żeby to było skończone. Ale jestem mega zadowolony, bo wreszcie wyszło tak, jakbym chciał, czyli mam najnowszego Nazgula. Oczywiście to nie jest Evoke, ale nie szkodzi, to jest V2, natomiast jest w wersji takiej, że można nim latać już na najlepszym wideonadajniku, jaki istnieje w tej chwili.